imieniu klubowniczów, wszystkich tutaj zebranych, chcę im podziękować za współpracę, taką owocną współpracę. Nie, naśpiewamy życzymy, bo nasze karta leci. Życzymy wszystkiego dobrego i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa Przeczęce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa Przeczęce Maryi. Przeczęce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za ten skromny, no zobaczymy, czy skromny. Zobaczymy też, powiedzmy, jaki kto ma poziom skromności. Natomiast bardzo serdecznie, szanowni państwo, nie kończymy oczywiście. Tylko to jest ten moment takiej przerwy, gdzie no nie możemy nie powiedzieć dziękuję za to, że jesteście państwo z nami, ale dziękujemy za ten upominek skromny. Natomiast chciałbym jeszcze odpowiedzieć skromniejszym podarunkiem na to, co tutaj powiedzmy zostało zawarte. Proszę bardzo, żeby się państwo poczęstowali kalendarzem przy wyjściu na stoliku. Tam jest, nie teraz oczywiście, kalendarz katechizmowy Radia RDN, który jest ciągle cegiełką na nasze radio, ale dzisiaj jest dla nas dostępny bez cegiełki. Także mam nadzieję, że powiedzmy państwo z niego skorzystacie. Zapisujcie sobie wszystkie te dobre dni z Radia RDN. Czyli każdą stronę. A teraz jest tam też przestrzeń do zapisywania, zwłaszcza ta kolorowa, nie, zielona, czy fioletowa, czy biała, czy złota, można na tym też pisać. A tak sobie słucham tutaj księdza Marcina i tych wszystkich inicjatyw, które są podejmowane, tak się zastanawiam, czy by państwu nie zaproponować też kolekcji. Oczywiście! Właśnie. Także myślę, że powinniśmy się spotkać też właśnie na rekolekcjach, czy w Starym Sączu, czy w Grudku, w zależności od liczby. I tutaj trzeba to tego w Starym Sączu. No właśnie, tak się zaraźnie. Pomyślmy o tym, to już jest zadanie, jak się zaraźnie. I myślę, że warto też ten program informacyjny uskutecznić. Ksiądz Marcin Włada. Panie Justynkach w tym pomaga. Urządzają miłe spotkania, wycieczki, kolacje i robią nawet pikniki, aby było wpisać coś ich do kroniki. Nieudane sprawy rzucają do kosza, ale dla klubowiczów nie żałują serca, nie żałują grosza. Radiowcy z księdzem dyrektorem też się uśmiechają, bo i oni tutaj jakiś wkładzik mają. Przy pieczyku i przy radiu seniorzy siadają i wasze audycje od świtu do nocy chętnie słuchają. Niech świąteczna gwiazdka zawsze wam świeci, niech muzyka zawsze wam gra i w eter leci, a pokój duszy jak najdłużej trwa. Trudne nastały czasy, człowiek człowieka się boi, twarz maską zasłonięta, 2 metry od ciebie stoi. Ręki ci podać nie może, ani okazać czułości. Trudne nastały czasy, to próba dla miłości. Ulicą starość idzie i torbę ciągnie na kółkach, zanim dojdzie do sklepu, mało będzie na półkach. Nie podchodź, poczekaj, kiedy zawoła, zakupy jej zanieś do domu, zobaczy w tobie anioła. Chociaż pandemia panuje,
to nikt się tym nie przejmuje. Jak w Tarnowie, czy wy wiecie, nie ma nigdzie już na świecie. Bo najlepiej na swej ziemi, gdzie się mieszka nicy z tymi. Niech się każdy o tym dowie, szczęście to jest dobre zdrowie. Niech każda chwila życia żyje swym własnym pięknem, a szczęście pozostaje na cały nowy rok. Dla organizatorów tego spotkania i wszystkich klubowiczów szczęśliwego nowego roku życzy klubowiczka z Wojny Krakowskiego. Brawo! Troszeczkę w innym stylu, pod wigilijny opłatek, skoro spotkania opłatkowe. Wigilijny opłatek. W mojej dłoni opłatek lśni. W mojej dłoni opłatek drży. Wzruszenie nie pozwala wypowiedzieć życzenia. Jest ich tak wiele. Wystarczy z głębi serca spojrzenie. Niech Jezus Narodzony cały rok w naszym sercu gości. Przyniesie nam zdrowie, szacunek i wiele życzliwości. Pobiegniemy do szopki. Pan Chrystus się rodzi i nas oswobodzi. Jeszcze mam drugi wiersz. Prosimy. Dziękuję. O nowym roku, bo wiadomo, rozpoczęty dopiero co. Stary rok, nowy rok. Stary rok zmęczony, doświadczony, przyzadowolony, usiadł. Analizuje wszystkie miesiące, minionego roku miesiące. Co w nich było nowego? Kogo powitałem? Kogo pożegnałem? Czy byłem dobry? Czy spełniłem oczekiwania, marzenia? Gdy słyszę noworoczne życzenia, to i radość, i smutek. By nowy rok był lepszy, oby nie gorszy, bogatszy w pomysły i nadzieje. Stary rok przekazuje dobre rady i przestrogi. Niech miłość, radość w każdym z nas zagości, gdy nowy rok przekroczy nasze progi. Poprowadzi nas nieznany nam jeszcze czas, krok po kroku kolejnego w naszym życiu roku, 2022 roku. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego najlepszego. A przede wszystkim, żeby zakończyć może trochę żartem, węchu i smaku nie tracić. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do wspólnego kolędowania, żebyśmy tylko podziwiali, też wspólnie śpiewali wszyscy. Pasterze,
Cieszę się, królowie.